Dzień dobry wszystkim. Za parę dni mamy grudzień, a to znaczy, że będę kończył sezon 2021. Kończę go z przebiegiem 7300. No, w tym roku mało co jeździłem. To jest powód, dla którego mało jeździłem na motocyklu. Cały czas jakieś pikniki, jakieś imprezy. No ale tak, w tym roku motorek mnie w ogóle nie zawiódł, nic się nie działo. Kiedy chciałem, odpalałem i jechałem. W tym roku chyba ostatni raz już jeździłem na tym akumulatorze, bo ostatnio jak jeździłem, jak próbowałem jechać, to tak ledwo co odpalał. Także akumulator wytrzymał mi 4 lata, to chyba i tak dużo. Jak nieraz coś tam oglądam, jakieś filmiki o bękach, no to tam się ludzie skarżą, że średnio co rok muszą wymieniać. Ja nie miałem tego problemu, ale na przyszły rok już nie będę się męczył. Wymontuję tego, co mam, i na wiosnę kupimy nowy. Teraz tak, będę go mył, muszę go umyć. Nie wiem, czy to widać. Specjalnie też nie jest uwalony, bo mało jeździłem. Na bieżąco też go czyściłem. W deszczu jeszcze nie zdarzyło mi się nim jechać. Także to też plus, no bo wilgoci to prawie w ogóle nie ma. Tylko tyle, co się w garażu zaparuje. Jak tak temperatura spadnie, a potem jak słońce zaświeci, ten garaż się nagrzewa, to jest blaszak w ogóle. On się nagrzeje, robi się tak w piekarniku, a gdy motocykl jest zmarznięty, to on cały taki jest jakby oszroniony. Dziwnie trochę, no nie wiem, fizyka, nie? Fizyka. Zaraz go będę rozbierał. Częściowo coś tam, akumulator jak będę demontował. Popatrzymy, czy jakieś tam ogniska korozji się rodzą. Ale wątpię, bo często gdzieś tam coś zaglądałem, to nic takiego nie widziałem. Dzisiaj poczyścimy go, pomyjemy całego, nasmarujemy takimi sprayami. Tak jak zawsze co roku to robię, żeby później na wiosnę tylko lekko go przetrzeć z kurzu. Żeby pierwszymi promieniami słońca na wiosnę wyjechać sobie bękiem. Dzisiaj poczyścimy łańcuch. Nasmarujemy. Przygotujemy go do sezonu. Łańcuchy smaruję zawsze takim smarem. Fajny smar. Na początku jest rzadki, a po jakichś kilkunastu minutach on się robi taki fajny, gęsty. Nic się nie klei do łańcucha. I tak jest, że głównie po asfalcie, to tam za bardzo się nie ma co kleić. Niemniej jednak i tak tutaj, jak rozbiorę, to wam pokażę. Pomimo tego, że jeżdżę na asfalcie, to tutaj się zbiera taki dziwny syf. Zobaczymy. Spróbuję go dzisiaj rozcieńczyć z jakąś benzyną i zobaczymy, co to tam jest. To jest jakiś piasek, opiłki, czy co, nie wiem, zobaczymy. Zrobimy eksperyment. Zrobimy eksperyment. Co to się tam zbiera? Taki przyrząd mam też śmieszny. Nie wiem, czy tandeta, czy nie. Jak to tak ma być? O, taki. Do pomiaru stanu akumulatora. Zmierzę sobie stan. Zobaczymy, co tu mi się wyświetli. Do porównania zmierzę jeszcze stan akumulatora w UAZie, tak do porównania. I stan akumulatora w samochodzie, który mierzę na co dzień. Zobaczymy, że to jakąś różnicę pokaże, czy to po prostu dostanie 12 V i po prostu się coś tam zapala. Nie wiem, nie testowałem tego jeszcze. Taki gadżet. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz tak, żeby go fajnie ustawić, mam tu jeszcze taki patent. Nie, to nie jest patent, to jest tylko zwykły stojak. Ale samemu ciężko mi się to ustawia. Boję się za każdym razem, jak to podnoszę na tym stojaku, że mi się ten motorek wypierdzieli. A nie chciałbym, bo jeszcze nigdy nie leżał. A nie chciałbym go przewrócić w taki głupi sposób. Dlatego robię sobie tak. Zamocowałem sobie taki zestaw. Paseczki, łańcuszki. Odpinam sobie.
czy uda mi się zrobić to jedną ręką. Ale chyba uda. O, przekładam sobie przez kierownicę. Przez kierownicę. O. I zahaczam sobie. O. Ok. Tu. Drugi pasek. Ok, i motorek już stoi podparty tylko na kierownicę. I teraz wiem, że jak mi coś pójdzie, no tak. No to na pewno mi się nie wypierdzieli, bo jest podparty na paseczkach za kierownicę. I jedną ręką mi się udało zrobić. Jest bezpiecznie. Motorek cały. Małe ryzyko, po co się wkurzać, że się motorek przywrócił. Nie wiem, jakie są inne patenty. Czy w ogóle są. Ja robię to w ten sposób. No, to go sobie co teraz? Umyjemy. Umyjemy. Albo może najpierw łańcuch? Dobra, zrobimy łańcuch. A potem go umyjemy. Ok. Motorek przygotowany do czyszczenia. Do czyszczenia łańcucha. Do czyszczenia łańcucha używam nafty świetlnej do lamp naftowych. To fajnie zmywa ten stary syf z łańcucha. Nie jest za bardzo agresywny jak jakieś rozpuszczalniki, bo nie chcę rozpuszczyć elementów łańcucha. Chcę tylko umyć ten syf, który nagromadził się na łańcuchu. I tutaj jeszcze wam pokażę. Skręcimy. Także za parę dni grudzień, a już jest zimno. Jak co roku w listopadzie jest zimno, a pod koniec grudnia jest plus 10. Nie będę czekał do grudnia, zrobię sobie to teraz. Matko i córko. I co z tego, że ja bym wyczyścił tylko łańcuch, a tu taki gnój. Co to jest w ogóle? Jakieś liście? Liście. Tak, ostatnia przejażdżka była jesienią. W sumie jeszcze jest jesień. No także widzicie. Trzeba zajrzeć do każdego zakamarka. Zaraz to wygrzebię. I tak mówiłem, zrobimy jakiś eksperyment. Rozpuszczę to w jakimś rozpuszczalniku albo w benzynie. Zobaczymy, co to jest. Czy to jest piasek?
I co to za skarby natury tutaj mamy. Okej. Spróbujemy to wygrzebać. Ale to było w tej obudowie. Wygląda jak smar. Większy syf wygrzebany. Zrobimy to na eksperyment. Teraz tak, tu mamy naftę. Już sobie wlałem troszkę. Mam tu taki miękki pędzelek. Taki zestaw twardszych szczotek. To co do dzieła. Już się fajnie rozpuszcza. Łańcuch mamy już wyczyszczony, zwilżony naftą, koło zębate też. Teraz weźmiemy szmatkę i wytrzemy to do sucha. No, łańcuch mamy wyczyszczony, wysuszony. Im bardziej suchy, tym lepiej. Zostawię go teraz trochę do odparowania. W międzyczasie umyję resztę, wyciągnę akumulator, a na sam koniec posmarujemy łańcuch. Teraz tak, jeżeli chodzi o czyszczenie. Nie pamiętam, jak się ten element nazywa. Ale jak go czyściłem, to normalnie pod palcami czułem piasek. 99% powierzchni, po jakich jeżdżę, to jest asfalt, a tu normalnie czułem grube kamyczki. Normalnie jakby ktoś gasią tu piznął w to, nie? Także co z tego, że wyczyścimy łańcuch, jak tutaj jest jakaś masakra, nie? Normalnie jak papier ścierny, ten smar, jeszcze tak jak teraz przy takiej temperaturze, on jest gęsty, z tym piaskiem, to jak papier ścierny. No i tutaj, nie? Też czyściutko. Dostanie świeżą porcję smaru. Będzie gites. Chyba raczej nic nowego nie pokazałem. Pokazałem tylko, może tylko tyle, co jak to wygląda u mnie, jak ja to robię. A każdy posiadacz motocykla powinien wiedzieć, że takie rzeczy trzeba dbać. Jak ktoś chce, żeby maszyna była niezawodna, to niestety o takie rzeczy się dba. Tu jeszcze w czasie mycia, patrzcie na to, przednia szyba
Spróbuj to jakoś oświetlić. Dobra, widać. Przednia szyba. O. I tu rozwalone owady. Tu, tu. To w ogóle z tamtej strony. Jak to się stało? Macie jakąś teorię? O, bo tak jak to, no to wiadomo, leciał sobie bąk czy motyl i go walnąłem, bo go dogoniłem. Albo leciał na czołowe i się rozleciał. A to? Ja mam teorię taką, że ścigały się ze mną te owady. Ja się zatrzymywałem na światłach, no to one mnie doganiały, nie wyhamowały i lecąc tu od tej strony ładowały w szybę i się rozwalały. Taka ciekawostka. Okej, wymontowałem akumulator. Teraz spróbujemy to urządzenie. Się wyświetli. To na minus. Full. Nie mam instrukcji do tego, nie wiem co znaczy full, że co, że pełny. Miesiąc temu ledwo odpalił. Dobra, zobaczymy. Middle i full mruga. Sprawdzimy go w łazie. Tak do porównania. Tu mamy plusa. I co mamy? Jakby szybciej migała. No ale tu mam akumulator dobry. A motorek miesiąc temu ledwo odpalał. Jeszcze raz tu. Tu wolniej miga. Dobra. Zobaczę jeszcze w akumulatorze z samochodu, który jeżdżę na co dzień. Dobra, sprawdzimy teraz akumulator w samochodzie, który jeżdżę na co dzień. Co tu się wyświetli? Mamy minusik. To samo. Też wolno mruga, jak w motorku. Także nie wiem. I w łazie, i tutaj w samochodzie mam sprawny akumulator, bo wiem, bo odpala bez problemu. A motorek wiem, że już jakiś czas temu, nie to, że ledwo kręcił, ale tam już go przekaźnik rozłącza. Jak ma za małą wartość prądu na rozruszniku, to go rozłącza. Nie wiem, ale nie będę się bawił tu i tak 4 lata jak na motocykl. Jeszcze z tego co słyszę, że co roku wymieniają, to myślę, że mój i tak przeszedł sam siebie. 4 lata, myślę, że jest ok. No tak patrzę teraz pod kątem korozji, to tu jest tylko przykurzone wszystko. Nic nie widzę. No. No i dobrze, że nic nie widzę. Zresztą z drugiej strony zamiast korozji
to białe. A. O, tutaj to białe. O. Taki meszek. Kurde, nie widać tego na nagraniu. Ale to nie jest, że grzyby hoduje. Kurde, nie widać, ale z tego wystaje skrzydełko. I to jest po prostu jakaś zaschnięta mucha. I ona tak spleśniała. Także mojego Benka lubią owady. Na śmierć. Na śmierć go lubią. Dobra, koruzy nie widzę. Ja na bieżąco jak coś grzyby, to też zawsze oglądam, jak coś widzę. Przynajmniej taki mam zamiar, że jak coś zobaczę, to coś psiknę, coś spoleruję, to mrdzę. A mam doświadczenie. Tam też na bieżąco. Ale tutaj? Tutaj nie oświadczyłem. No i dobrze, byle tak dalej. Byle tak dalej. No, akumulator wymontowany. Także już naprawdę będzie zimował. Strasznie mnie korciło, żeby go odpalić. Posłuchać jeszcze ten ostatni raz w tym roku. Dźwięk tego Benka, ale... Ale jestem zwolennikiem tego, żeby nie odpalać jednak motocykla w zimę. Przy takich niskich temperaturach. Jeszcze jakbym miał ogrzewany garaż, to jeszcze bym go tam sobie odpalił, żeby pochodził. Ale tak to... Tak jak mówiłem na początku, jak... jest zimno na dworze, a trochę słońce wyjdzie, on się nagrzeje, ten garaż. Jest duża różnica temperatur między blachą garażu a obudową motocykla i on taki się robi jakby go ktoś obchuchał. I wolę, żeby ta wilgoć się pojawiła na plastiku ewentualnie, bo to na metalowych częściach w sumie, na plastikach to tam nie założyłem, ale na metalowych częściach to taka właśnie para się zbiera. A po takim odpaleniu nie wiem, czy taka para się nie zbierze wewnątrz silnika gdzieś, nie? W cylindrze czy atropowiczu moim. Dobra, motorek umyty. Nasmarujemy łańcuch. Dobra, smary z brytany. I tak jak mówię, on teraz jest taki fajny, rzadki, że się dostaje w każdy zakamarek. Jak teraz jest zimno, to on troszkę później jakby osiąga te swoje właściwości. W sensie, że taki się robi sztywny. Jak masło. Długa rurka. Fajnie się to aplikuje. I o ile smar do łańcucha może fajnie pachnieć, to ten fajnie pachnie. Jak wosk jakiś. Okay. Łańcuszek nasmarowany, folię można zabierać. Dźwignia zmiany biegu. Jak myślicie, jakby ją zamontować tak, to by Benek jeździł do tyłu? Nie no, żartuję. Dobra, spróbujemy teraz. Gdzie mam ten teścik? Spróbujemy tą papkę zaraz rozpuścić. Zobaczymy, co wyjdzie. Ok. Mamy narzędzia do testu, eksperymentu. Dobra.
wystarczy. Magiczna miksturka. Coś tam się rozpuszcza. Jakbym to podgrzał, pewnie byłoby szybciej. Nie wiem, czy słychać, ale to jakby drobiny piasku właśnie szurały o dno tej patelni. To jest kamień. Widać, widać. Normalnie kamień. Masakra. To też jest kamień. Tutaj czuć też dużo kamyczków, takich małych, których nie będę w stanie raczej wziąć. A tu jest jakaś trawa zmielona, albo liście. Kamyczki takie ostre, nie wiem, czy zmielone przez łańcuch. O, to jest chyba ten listek, który był widać na początku. Ale tu normalnie kamienie. Patrzcie. O, jaki ładny. O, tu widać je ładnie. O, te grudy to wszystko kamienie. A ja jeżdżę tylko po asfalcie. O, piasek. Masakra. Ciekawe, bym wjechał w teren. Jakiś piasek albo coś. Dobra, na tym zakończę test. Tylko tak z ciekawości lubię. Chciałem zobaczyć, co się w tej brei zawsze znajduje. Nigdy się nią nie bawiłem. Wyglądało to jak tylko zwykły zakurzony smar. Ale tam jest jednak piasek. I to takie ostre, ostre, nie wiem, czy on zmielony przez ten łańcuch już był, czy co, takie ostre krawędzie jak koks. No i jak się nie dba o łańcuch, to ten koks niszczy nam ten łańcuch. Dobra, spróbuję to jakoś poskładać do kupy i położyć go, ułożyć w zimowy sen. Ok, łańcuch nasmarowany, motorek wyczyszczony. Kolejną rzecz, którą jeszcze robię Benkowi do zimowania, to zalewam go do pełna.
Zalewam go do pełna. Tam był prawie do pełna zatankowany, ale coś tam jeździłem. Resztę uzupełnimy z kanisterka. Podobno się go motocykl powinno zalać do pełna po to, aby jak ma bak metalowy, bo nie każdy ma metalowy, żeby gdzieś tam w górnej części, tam gdzie nie jest zalany, żeby nie korodował. Dobrze jest też od czasu do czasu przyjść i go przestawić, bo w sumie nie mam takiej możliwości, żeby on stał na tych stopkach, bo często też trzymam auto w garażu, a jak trzymam motocykl na tych stopkach, no to auto już mi się nie zmieści. Dlatego stoi normalnie na ziemi, od czasu do czasu tylko przychodzę, przestawiam go, żeby koła się nie odkształciły, żeby całą zimę nie stał w jednym miejscu. No i bełtam też, niemniej jak tam czasami mi się nie uda nalać aż po sam korek, to tam go trochę pobełtam, żeby jednak to paliwo gdzieś tam się rozlało po całym baku. Że zalejemy go do pełna. No i dobra, Benek już zimuje. Wyczyszczony, nasmarowany. Jeszcze założymy blokadę. Garaż garażem, ale nie ma co. Nie przykrywam go całego, z racji tego właśnie, że tutaj się dzieje czasami taka szklarnia, żeby miał sobie go dychać, to tylko z góry, bo tak jak mówię, jak on się zimą wychłodzi ten garaż, później jak słońce przyjdzie, to tutaj też takie, o w sumie nawet teraz już widać takie krople wody. Ale przy mrozie tych kropli jest więcej. W sumie on tak bez przykrycia to by stał jak na deszczu. Czasami te kropelki gdzieś tam spadają. Nie dużo, ale zawsze. No, a jak go tak przykryję, to ani nie kapie na niego, ani się też tak nie kurzy. Na wiosnę go tylko z grubsza przetrę szmatką, jak zawsze. Nowy akumulator i w drogę. Także dbajmy o swoje maszyny. Póki co to dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, cześć.